I lubisz motory? Lubię motory, lubię motoryzację ogólnie, ale no wiem, że przez to, może przez to, no, jaki zawód wykonuję, zdaję sobie sprawę, że no nie mogę za bardzo jakoś jeździć na tych motorach. Wiadomo, że to są już sporty ekstremalne, ale cały czas się tym interesuję i nie ukrywam, że będąc tam młodszym chłopakiem, to też dużo jeździłem właśnie na motorach. A powiedz, Robert, ty nie jeździsz na motorach, bo wiesz, że to jest niebezpieczne, czy w kontrakcie profesjonalnym piłkarskim jest zapis, że czegoś takiego po prostu robić nie możesz? Wiem, że to jest bardziej niebezpieczne i potem bardziej do tego tak podchodzę, choć też wiadomo, że różnie w kontraktach jest właśnie zapisane, żeby te sporty ekstremalne, żeby uważać, powiem tak, no bo wiadomo, że dopóki się nic nie stanie, to jest wszystko w porządku. Ale ja zdaję sobie sprawę, że nieraz nie ma co kusić losu i lepiej tylko pozostać w roli obserwatora. No to ostatnie pytanie jeszcze. Czy wybrałbyś spotkanie z Thierry Henrym czy z Justinem Timberlake'iem? Z Thierry Henrym już się spotkałem, więc chyba zostaje mi Justin Timberlake. Ulubiony klub, Robert, kiedy byłeś małym chłopcem. Wiemy, że mali chłopcy zakładają koszulki i tożsamiają się z tymi największymi gwiazdami. Jaką ty koszulkę gdzieś tam grając na podwórku zakładałeś? Jeśli chodzi o kluby, u mnie trochę tak specyficznie było. Ja nigdy nie miałem jednego klubu, który był moim ulubionym. Miałem kilka klubów i myślę, że tak wiadomo, że to są kluby raczej były z czołówki, czy to ligi angielskiej, niemieckiej, czy hiszpańskiej. I raczej zawsze patrzyłem na piłkarzy poszczególnych. Lubiłem jak obserwować Thierry'ego Henry'ego, który gra jeszcze w Arsenalu i też podziwiałem jego technikę i też poruszanie się po boisku. I to też, nawet będąc jeszcze młodszym chłopakiem, był taki zawodnik Roberto Di Baggio. I to pamiętam, że nawet miałem też podobną fryzurę do niego, będąc tam 8-letnim chłopakiem, więc kilku piłkarzy było, na których chciałem się wzorować i z którymi w jakimś stopniu się utożsamiałem. A tak tylko dodam od siebie, była w szafie koszulka Bayernu, czy nie? Nie pamiętam naprawdę.